Welcome to a night of total... Apokalipsa zombie nadchodzi? A może po prostu mainstream chce, żebyśmy tak myśleli? Zauważmy, co się pojawia w telewizji, w kinie, czy w mentalu ludzkim. W momencie, kiedy zdarza nam się poruszyć ten drażliwy temat, to słowo, to wszystkim pojawia się automatycznie skojarzenie z filmu typu Resident Evil, albo skojarzenie typu czysto apokaliptycznych wizji w stylu Mad Maxa, albo jak ze znawców gier typu Fallout. Tymczasem rzeczywistość wygląda odrobinę inaczej. Samo proces zombienia, o którym wielokrotnie już mówiliśmy, nie jest tak barwną sceną. Chodzi tak naprawdę o proces odłączania umysłów, a w gruncie rzeczy przełączania umysłów na inne treści. Co to w praktyce znaczy? To znaczy, że ludzki mental się będzie modyfikował. I będzie następowała pewna polaryzacja społeczeństwa, faktycznie. Jedni ci, którzy będą szli, że tak powiem, w kierunku wzrostu, ich umysł, ich świadomość będzie wzrastać, i ci, których mental będzie spadać. I zawsze należy pamiętać o tym, że są to wątki połączone z całą rzeczywistością. Jeżeli się zastanowimy nad tym, co się dzieje, obserwujemy takie chemtrace'y snujące się po niebie, aluminium w związku z tym faszerowane do gleby, pastę z fluorem, to wiele osób się zastanowi, no tak, zombienie. No jakie zombienie? Ludzie nafaszerowali się chemii i po prostu się odburzyli. I jest to częściowo prawda. Częściowo, bo jest to tylko jakiś fragment z całości. Pamiętajmy, że wszystkie elementy rzeczywistości są ze sobą splecione. To, co dzieje się na siatkach strukturalnych, a wtórnie jest powodowane poprzez efekty wcześniej ładujące się wręcz na samej przestrzeni fazowej, występuje jako efekt uboczny na każdej płaszczyźnie, na każdym poziomie fraktalnym. I tak w odosobnieniu od samych procesów na siatkach świadomości ładowania się informacji nie są niczym absolutnie oddzielnym plany wprowadzane tutaj na Ziemi przez NWO. Mówiąc inaczej, częściowo do samego zombienia jak najbardziej będą się przyczyniać posunięcia przez nich stosowane. Jest to zawsze element spleciony. Fala zombienia niewątpliwie się zbliża. Co to jednak oznacza? Jak wcześniej wspomniałem, czy mamy się spodziewać scenariusza w postaci filmu Resident Evil, gdzie hordy właściwie bezmyślnych, mózgożernych zombie będą latać po ulicach i wcinać ludzi? No miejmy nadzieję, że nie, ale jest tu kilka aspektów, które musimy rozpatrzeć, bo jest po pierwsze ten wątek jakby kosmiczny, czyli to, co powoduje sama przestrzeń, a powoduje to, że wprowadzane są do środowiska absolutnie nowe wartości i mental niektórych osób zwyczajnie sobie z tym nie radzi. To znaczy się, że ludzkie umysły będą wysiadać niejako. Nie będą radzić sobie z tym, co jest wewnątrz, być może z tym, co na zewnątrz. I należy też zrozumieć, że to, co na zewnątrz, będzie miało na ludzi także bardzo duży wpływ. Jednym z elementów tego są, tak jak wcześniej powiedziałem, te chemikalia chociażby sypane. Kolejnym elementem jest właśnie programowanie ludzi poprzez media. Zauważmy, że wszystkie objawy jakiego takiego odłączania, zzębiania są w formie takiej strasznie krytycznej przedstawione. W tym sensie, że po pierwsze zauważcie, w każdym filmie w zasadzie jeżeli ktoś jest zombie albo zaczyna zapadać na ten stan, to jest już nieuleczalne. Nie ma możliwości przejścia w drugą stronę. Kolejna sprawa, ten zombie automatycznie jest programowany jako zagrożenie dla tego człowieka, czyli programowany jest strach. Co więcej, znowuż zamyka się to w koncepcji absolutnie dualnej, czyli są ci źli, notabene co zzombiali, i ci dobrzy, którzy przywracają porządek na swoją modłę. Czyli powiedzmy najprościej, NWO programuje świat na to, że coś zrobią, żeby ludzie uwierzyli, że są zbawcami. A jest jeszcze wątek kolejny, że przecież oni przygotowują zawsze kilka scenariuszy naraz. I jednym ze scenariuszy może być na przykład wykreowanie przez nich jakiegoś rodzaju wirusa, który faktycznie mógłby coś tego rodzaju powodować. Jeżeli zastanowimy się nad
możliwościami już obecnie istniejącej genetyki, to zdamy sobie sprawę, że wyhodowanie wirusa, który w jakiś masowy sposób porażałby układ nerwowy, naprawdę nie wydaje się trudnym zadaniem. Wręcz powiedziałbym, że jest to prawie pewne, że takiego rodzaju wirus już istnieje. Pewnie w którymś z zamkniętych laboratoriów, czy to w Stanach, czy w Rosji, to już jest mało istotne. Ale prawdopodobieństwo jest bardzo wysokie, że NWO chciałoby użyć takiej karty. Powiem tak, że mimo wszystko spodziewam się nieco innego posunięcia. Spodziewam się tego, że dlatego odcinanie ludzi, ewentualne ich przełączanie się jest tak mało zauważalne, bo nasze umysły są nastawione tak, aby patrzeć po skrajnościach, żeby uznawać kogoś za odciętego w momencie, kiedy będzie miał wykrzywioną twarz i będzie się snuł z rękoma przed sobą, bezmyślnie się kompletnie zachowując, ignorując jakiekolwiek pierwsze tego symptomy. Rzeczywistość nie działa tak, ciach, koniec, człowiek jest odcięty i staje się zombie. W zasadzie ukąszenia, ugryzienia jednego zombiaka i ten pół godziny albo minutę poleży i robi się fioletowy na twarzy. Przypominam, to jest proces odcinania umysłu lub przełączania się jego na nowe treści. To zajmuje tygodnie, miesiące albo i lata. I takie symptomy u ludzi już w tej chwili obserwujemy. Polaryzacja społeczeństwa staje się coraz bardziej wyraźna. Jedni zaczynają coraz szerzej rozumieć rzeczywistość, a inni na chwilę obecną coraz bardziej zamykają się wewnątrz Matrixa. I to są takie początkowe symptomy. To będzie postępować i o to o NWO chodzi. I kolejny motyw, który oni wykorzystują, powinniśmy zrozumieć, że jest właśnie to przekoloryzowanie tych wszystkich wizji w tych filmach. Co to daje? To daje, że przeciętny człowiek, który obejrzy taki film, uznaje to za absolutnie nierzeczywiste, no bo jest to nierzeczywiste. Posuną tak głęboko zaprogramowaną fantastykę, że człowiek przyjmuje, że takie coś jest tak abstrakcyjne, że nie może istnieć. Bardzo podobny motyw jest wykorzystany w wielu jakby kreacjach filmowych. Weźmy przykładowo takie Gwiezdne Wojny, które ja osobiście bardzo lubię, gdzie znakomicie, w szczególności w części trzeciej, Zemsta Sithów, jest pokazany mechanizm działania NWO. Ale dlaczego przeciętny człowiek nie wyciągnie stamtąd tych informacji? Notabene dlatego, że po pierwsze film, tak jak większość hollywoodzkich produkcji, był kontrolowany i zaprojektowany na to, żeby nasz mental na coś nastawić. Czyli co? Przyjąć to za oczywistą fantazję. O to tutaj cały czas chodzi. Tak samo jest z tym procesem odcięcia. Ludzie nie zauważają go i nie chcą go zauważyć, bo jest to wizja zbyt fantastyczna. Bo widzieli to w filmie, a przecież wiadomo, że film to iluzja. Więc nie można tego przyjąć za rzeczywistość. Co w związku z tym nas czeka naprawdę? To jest już dużo trudniejsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać. Czeka nas przede wszystkim, obawiam się, jako ludzkość, bardzo wiele rozczarowań. Wiele rozczarowań w tym sensie, że są osoby, które oczekują, że nie stanie się absolutnie nic. To jedna skrajność. I są osoby, które spodziewają się nie wiadomo jakichś fajerwerków. I prawdopodobnie też się rozczarują. Bo w kontekście oczywiście zdumienia mówię w tej chwili, bo pójdzie to w jedną ze stron, trochę bardziej, trochę mniej, ale nie na zasadzie jednej minuty, nie na zasadzie jednej godziny, tylko wielu miesięcy. W zeszłym roku, w czerwcu 2011 roku, było pierwsze odcięcie fraktalne. Wtedy owy proces się zaczynał i jak wtedy już wspominaliśmy, miał być pewien wzrost w zasadzie umieralności i poziomu zombienia. Przy czym na tamten moment odbywało się to na poziomie wyłącznie samego umysłu. Trwało to aż do chwili odcięcia lutowego, czyli lutego 2012 roku. I w tym lutym zaczęły się przełączać treści dotyczące w zasadzie niemalże wszystkich aspektów naszej istoty. Co to w praktyce oznacza? Że osoby, które się nie przełączą na nowe treści związane z tym, z tymi treściami pochodzącymi z siatek świadomości, stopniowo będą się w tych zakresach degenerować. Ale przypominam, stopniowo. Fala umieralności w najbliższych miesiącach lub latach prawdopodobnie będzie wzrastać. I znowuż przypominam, że będzie tu wchodziło w to wiele czynników, bo w efektach zdrobienia możemy ewentualnie się spodziewać wzmożenia umieralności z powodu chorób cywilizacyjnych,
Zastanówmy się przecież, jeśli człowiek byłby zharmonizowany ze sobą i w dobrym stanie mentalnym, to czy jest w stanie się doprowadzić do stanu takiego, w którym będzie się żywić wyłącznie fast foodami przez x lat i doprowadzać do kompletnej zapaści jego organizmu? Oczywiście, że pewien poziom niestety degrengolady naszej cywilizacji następuje już od dłuższego czasu, bo jest to przygotowywane. Proszę zapamiętać, że użyję takiego wręcz słowa cholerna skuteczność NWO, czy też jaszczurów stojących zresztą za nim, wynikała nie z tego, że oni kreują swoją rzeczywistość wyizolowaną absolutnie od całego puzzla do wszechświata, tylko skutecznie nauczyli się wykorzystywać istniejące prawa. I robią to, przynajmniej starają się, w maksymalnej mimo wszystko zgodzie z rzeczywistością. Wcale nie starają się jej zaprzeczać, tylko przekuwać wedle swojego wyobrażenia. Dlatego pamiętajmy, żeby mieć własne wyobrażenie, własne marzenie i własną wizję rzeczywistości. Bo albo spełniamy marzenie swoje, albo czyjeś.